Najłatwiej no zrobić to za pomocą tokenu kryptograficznego, czyli możemy stworzyć taki inteligentny kontrakt, który nadzoruje stany wszystkich tokenów, jest taką personalną kryptowalutą i teraz ta kryptowaluta ona jest, jest obojętna technologicznie, więc zasadniczo każda giełda kryptowalut może ją notować. I teraz naszym zadaniem jest tak naprawdę, no, tak w ramach ciekawostki powiem, że wygenerowanie swojej kryptowaluty jest bardzo łatwe, można to zrobić dosłownie 3 minuty na telefonie komórkowym już dzisiaj, w tym momencie. Tylko nadanie jej wartości, to jest wyzwanie tak naprawdę, wyzwanie jak przetransferować swoją wartość jako człowieka na ten token. Jak sprawić, żeby ktoś chciał go kupić i to jest najtrudniejsze. Jak go kupić, czy na takiej giełdzie, czy na takiej giełdzie, to jest już mniej istotna rzecz, bo nawet Gdyby jakiś nie wiem, znany piłkarz, czy gwiazda sportu, czy jakiś zawodnik, yy, yy, jakikolwiek, prawda, znany tenisista czy piłkarz miałby swoją kryptowalutę i ona nie byłaby notowana na żadnej giełdzie, to na pewno znaleźliby się ludzie, którzy i tak by chcieli ją kupić. Więc teoretycznie nie potrzebujemy giełd, potrzebujemy tak naprawdę klienta. Giełda tylko zwiększa płynność. No i teraz pytanie: jak nadać wartość? No i to jest już szeroki temat. Tak ogólnie to po pierwsze ten rynek się rodzi, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć wprost, jak tą na, wartość nadać. Są różne metody wyceny, tak? Od metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych po jakieś metody dochodowej, itd., itd. więc jakby dla każdego wartość jest czymś zupełnie innym, bo na przykład gdyby Dalai Lama miał swojego coina, miał swój token kryptograficzny, no to nie, nie oceniali nie wycenialibyśmy jego tokena jako dyskontując jego przyszłe dochody, prawda? Że my będziemy mieli dywidendę z jego dochodów. No no nie. Raczej wycenialibyśmy tego coina jako pewnego rodzaju pamiątkę bądź pewnego rodzaju kolekcjonerski koin bądź pewnego rodzaju ideologiczną przynależność, prawda? Więc ktoś by mógł chcieć da, mieć Dalai Lama koiny. Ponieważ czuje się, że jest na przykład jego wyznawcą poniekąd, prawda? Ktoś, kto chciałby mieć lewandowskie Coiny na przykład, mógłby chcieć to robić, bo obstawia, że na przykład Lewandowski strzeli jeszcze dużo bramek w przyszłości, więc spekulacyjna wartość tego tokena może rosnąć na giełdzie. Więc wartości jest bardzo wiele różnych rodzajów. Moja mama, mogłaby chcieć ode mnie mu kupić mój token, ponieważ mnie lubi i jest jej żal, że nikt nie chce kupić mojego tokenu, prawda? Więc jakby wartość jest czymś totalnie abstrakcyjnym i trudno powiedzieć, jak ją nadać. Wartość powinna się budować w oparciu o zaufanie. Tak naprawdę wartość tokena to warto zaufanie rynku do tej osoby. To jest tak ostatecznie rzecz biorąc ujmujące.